Siemaneczko ludzisko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Z tej strony oczywiście ja, Agro Team Games. Witam was po dłuższej przerwie, bo był jeden odcineczek i była dłuższa taka przerwa, ale no cóż, już powracam, mam nadzieję, że na stałe powracam do nagrywania. Znajdujemy się na mapie, jak już możecie poznawać, po tych budynkach oraz po mapie z góry. Jest to mapa Bolusiowo. V2.1. Tak jest, bo to V2.1. To my tutaj wchodzimy, my się znajdujemy na gospodarstwie ze świniami, zaraz wam pokażę. Znaczy, świnek jeszcze nie mam zakupionych, ale tutaj jest wybory na świneczek. Ale niebawem zakupimy nasze świnki. Znaczy, okazję po prostu, no nie. Ale przejdziemy do prezentacji mapy. Mapę zapewne wszyscy znacie, ładnie, pięknie, cudownie. Tak by inaczej. Tutaj widzicie pierwszą naszą przyczepę na zboże. Jest to przyczepa marki Sigma na ładowność 8000 litrów. Taka nowocześniejsza troszeczkę przyczepa. Postanowiłem, że... No zakupiłem ją sobie w sumie w tym sezonie. Teraz zmienić po woli maszynki, więc zakupiłem, no nie? Jakby inaczej. Bo na takiej małej autosance to nie wypada. Nie wypada wozić zboże na takie małe autosance, no nie? Więc postanowiłem również zakupić taką większą maszynę. Tutaj mamy troszeczkę starsze maszyny, czyli opryskiwacz marki Biardzik na 12 metrów oraz rozrzutnik do nawozu na 18 czy 20 metrów, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy Zetora 524Z445. Z przednim napędem oczywiście tur, jakby inaczej. Z przednim napędem i tur. No taki 80 kucy ma, ale przedni napęd ma, to jest najważniejsze. Kostkarka marki Sigma jest, jakby jej mogło zabraknąć. Tutaj mamy oczywiście naszego Ursusa C330. Nie, on musiał być. On musiał być na tej serii, bo to nie wypada jego nie mieć. Tutaj mamy siewnik marki Poznania. Czekajcie chwilę, ja muszę kasznąć, bo mnie gardło boli strasznie. O, już będzie git lepiej troszeczkę. Siewnik marki Poznania na 3 metry. Pług marki Kubota na 4-skibowy. Tutaj mamy o paletę na przykład jakąś tam opartą. Tutaj mamy, mamy kultywator z wałem. Wałem na 2,7 metra, podciapka w sam raz i brony. Trójki tak samo, podciapka. Oczywiście tutaj jeszcze mamy Bizona Z056, taki pomarańczowy, taki w sumie nietypowy kolor. Z sieczkarnią, jakby inaczej, z daszkiem. Z daszkiem, bo to wszystko musi być. Tutaj sobie jeszcze przejdziemy, jeszcze mamy dwie maszyny w sumie, przyczepy takie bardziej. Przyczepek, przyczepa mniejsza, oto mamy beczkowo z marki polskie jakieś tam, bo pojemność itp. itd. to jest polska marka jakaś. Na, tu pisze 4000 litrów, ale jest na 6000 litrów, o ile się nie mylę. Kupowałem właśnie przed odcinkiem. Tutaj mamy rozrzutnik. Nie wiem, no 6000 litrów tak samo, coś takiego. Z siatką oczywiście, dwuosiowy. No jest naprawdę spoko, pod 30 idealny. Nie? Tutaj kopaczka do ziemniaków, taka stara, ale to nic tam chodzi. My sobie w sumie już przejdziemy. O, tutaj czekajcie. Tam są kostki ułożone na dachu, pod dachem znaczy się, ale to mniejsze o to. My sobie przejdziemy, wejdziemy do naszego bizona. Chyba przejść tędy, przejdziemy. Tula. Dobra, o, już my weszli. Jest dobrze. Jest dobrze, jak my już weszli. Trzeba jakoś pomalutku z tego wyjechać. Tutaj ładnie się udało. Dobrze, oczko. Teraz tak. Tutaj tam, żeby nie zawadzić. No właśnie, tutaj jest taki wyjazd rozmieniony. Ale nic na to nie potrzebujemy. I tutaj w lewo. Tutaj w lewo. Wszystko tam, kod jakiś biega. Wiem, o Jezu, ażem przywolił. Gałęziami. Teraz tak. Hop. Rozłożymy. Rozłożymy. Włączymy mucarynię i pojedziemy w lewo. Do pszenicy oczywiście będziemy mucili. Pierwsze pszenicę wymucimy, później jakiś jęczmień, później rzepak, owies,
Co jak jest gdzieś, nie wiem. O czemu? Ja chciałem na zboże, jejku. Ja chciałem nie na zboże, tylko na słomę. Na słomę chciałem to muci. No i dobra, jest git. Dobrze, że zauważyłem to w porę. Tak powiem. No tutaj na wzgórzu to pole. Tak trochę niebezpiecznie, ale to tam nie chodźmy, nie? Mam nadzieję, że się wszystko się nagrywa. Czwarty raz podchodzę do nagrywania, bo raz nagrałem praktycznie cały odcineczek bez głosu. Później za drugim mi przerwał, za trzecim samo. Naprawdę, no trochę słabo, abyście już odcinek na pewno widzieli. Ale na razie sobie tutaj pojedziemy jakieś 20 minut. Myślę sobie programy z 20 minut i będzie 20 minut. Taki pierwszy odcineczek. Myślę, że nie będzie to złe. Że tak o wszystkim powiem. Dwie drogie. Oczywiście chciałbym Was wszystkich przeprosić za to, że tak długo nie było odcinków. A to było tym spowodowane, iż aż ponieważ. Wiecie. Ja myślałem, że nie przejdę przez błoto, ale przeszedł. Ale to przez to, że iż aż ponieważ po prostu. Nie miałem ochoty grać w farming. Miałem straszne ochoty grać w farming, ale mi przyszła ta ochota. Jak pobrałem wczoraj mapkę Bolusiowo V2.1, sobie weszłem, posprawdzałem co nieco. No i dzisiaj rano wstałem który? Coś około godzinki pół do dziewiątej. Ogarnąłem save'a, ustawiałem maszynki. Sorry za to, ale mi się dziewa. Ja poustawiałem maszynki i postanowiłem nagrać, no nie, żebyście już mieli w piątek ten odcineczek. Mam nadzieję, że na jutro mi się też uda nagrać odcineczek i mam nadzieję, że dzisiaj około godzinki 20, 19.30, jeszcze nie wiem, bo jadę na miasto i nie wiem, o której wrócę do domu, uda mi się live'a, streama zrobić. Mam taką nadzieję, ale jak to wyjdzie, to wszystko wyjdzie w planie, że tak powiem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wypali. Bo jeśli nie, to będę smutny. Będę bardzo smutny z tego powodu. Ale ja nie chcę być smutny. I mam nadzieję, że wszystko teraz się wam powiem. Tak? Tutaj już zauważyłem, że jest mod sieczki na tej mapie, więc mnie to bardzo cieszy, że jest mod sieczki. Możemy ciągnąć header i sobie przejdziemy tam na koniec. Nie chcę tak dziwnie jeździć. No, tutaj sobie poprzeczniaka już robić. I będzie wszystko widać ładnie. Hop. No i fajnie. Jezu, jak mnie gardło boli. To wy sobie tego ludzie nie wyobrażacie. Ale nie mam bladego pojęcia też dlaczego mnie tak gardło boli. Tutaj ja będę worał z turem, będzie ciężko. Pewno będzie ciężko. Bo to z turem będę orał. Zetora kupiłem szczerze mówiąc pod Bóg. Czasem pod nawet i Poznaniaka, czyli pod Siemnik. Pod przyczepę do Bel. Nie, tak, że ładować Belę. Bo miotura i pod przyczepę tą Sipmę. I tyle. A tak, to w sumie, no tylko na to mi jest potrzebny do ładowania obornika, czy tam bel i tyle. Ale na co innym nie, on już potrzebny. Resztę wszystko będę najprawdopodobniej robić czapkiem, chociaż nie wiem, nie obiecuję, zobaczymy wszystko. Przecież jak to wyjdzie w praniu, no nie? Tutaj sobie my cofniemy teraz. Robimy drugiego, tak jakby poprzeczniaka teraz z tej strony, bo stamtąd już został zrobiony. Hop, Jezu. Coś zawsze musi mi przeszkodzić w nagrywaniu. Wy sobie tego nie wyobrażacie, jak dzisiaj nam ciężko nagrać odcinek. Ale no nic. Pomniejsza o to, że mi tam zawsze coś musi przeszkodzić. Mam nadzieję, że wytrzymam te 20 minutek. A tutaj bizonem 6 na godzinę. Mucimy, więc naprawdę jest spoko. No, naprawdę wszystko ładnie też płynnie chodzi. Mi się też podoba bardzo. Fajna animacja wciągania jest. Wszystko ogólnie fajne jest w tym.
Że tak wam ludzie, moi drodzy, powiem. Ale no, co poradzisz. Ale no, co poradzisz, dźwigniemy sobie tutaj header i sobie nawrócimy. Cofniemy, hop, opuścimy. I możemy jechać dalej. I tak by to wszystko wyglądało, że tak wam ludziska powiem. Zostawcie łapeczkę w górę, bo naprawdę chcę powrócić do tej aktywności, co wcześniej była, czyli tak z 20 łapeczek w górę minimum. 15-20. No naprawdę, kanał się z czasem rozwija. Jak teraz, jak nie było filmów, nie było live, to się wcale nie rozwijał. Ale no cóż poradzić, ale naprawdę, by było fajnie, gdybyście zostawili łapeczkę w górę, przycisk subskrybuj, bo to mnie bardzo, ale to strasznie bardzo mnie motywuje. Udostępnijcie gdzieś kanał, to też naprawdę będzie mega fajne, fajne uczucie, gdybyście mogli gdzieś udostępnić. Ale no, pożyjemy, że tak powiem, to zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jestem ciekaw, czy mi się uda tego zebrać na raz. Chciałbym. Dobra, nie będę ryzykował. Nie będę ryzykował, tylko sobie wezmę tak, bo i tak bym nie wziął tego raz. Tego wszystkiego jeszcze się wrócę najwyżej. Teraz, o, czekajcie. Dam radę tak podjechać. O, okej. Wrócimy sobie po te świnki do po 30. Słuchajcie, pasowałoby stąd wycofać jak. Nie dam rady, nie będę ryzykował. Tak, tutaj nawrócimy. Wrócimy sobie i przejedziemy tędy i tutaj. Pod góreczkę, ładnie poczuła 30. Pod tą górę. I tak jest spoko. Wygląda, że tak wam powiem. Poczekamy aż się odsypie. Bądź z tego powodu, że muszę odjechać tak czy tak, muszę odjechać tym. Sporo wejdzie. Tutaj sporo wejdzie na to pole. Nie na to pole, tylko na tą przyczepę. Bo założyłem wurty, no nie, deski tam zbiłem jeszcze. Stwierdziłem, że coś tam zawsze o więcej. Jak i z tego co widzę, to dużo wejdzie. Ale mnie to naprawdę mega bardzo cieszy. Tutaj jeszcze muszę kupić balarkę marki. Nie wiem, jakieś jeszcze balarkę taką starszą, pasowałoby kupić. Też pod 30, myślę, że jakąś Sipmę, coś takiego. Jeszcze wszystko zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. A tutaj fajnie się zrobiłem. Jeszcze tu nie raz. Tak, mam nadzieję, że mi się uda. Znaczy na raz, to na pewno mi się uda, to nie. Teraz resztę gadam. A tutaj. Belek dużo na tym z tych pól nie będzie, ale może i ze wszystkich pól tak z 30 ja będę wszystkie pola kosił na słomę, tak z 30 belek może ze wszystkich wyjdzie, to by było naprawdę spoko. I sporo nawet, że tak powiem, o jajku, ale jak coś świecę. No, ale to sobie cofniemy teraz. Cofniemy sobie teraz, podjedziemy tutaj, pod wysypiemy. A dużo tutaj nie weszło. Złożymy rurę. I sobie pojedziemy na kolejne pole. Tu jest wyjazd. Oczko. Poskurwesy, dobra. Ażem zajumał.
Jadę przez łąkę będzie bardziej pewnie i lepiej. Czy tak powiem? Teraz czekajcie, bo ja to tutaj jest na wprost. Tutaj jest. I co? Ojej, kocham zajęło. Nieco lubię, czy to wjedziemy w to. Mam radę tu kupić? Tak, a nie, to na nie wiem co to jest. Mam radę, bo pojecie co to jest za Boże. Nie wiem czy czasem właśnie nie owies, ale to nic. Albo przężyto to jeszcze. No właśnie, owies albo przężyto. Jedno z dwóch. Albo żyto jeszcze. Nie wiem jakie tutaj plony Bolek dodał, ale zaraz zobaczymy to. Wiem, że pierwsze się powinno, ważnie się kosi pierwszy rzepak, no ale ja koszę tak, jak sam widzi tacy. Czekajcie, co to on jest? Nie jest owys, żyto. No. Żyto. Tak, żemczuk. Ale z jednego przyjazdu pół tony prawie, 500 tysięcy litrów żeńczuku. Będą jakieś niejasności, że źle mówię, będzie się spinanie w komentarzach. Ważnie tak jest, no ale no cóż poradzisz. Tutaj sobie pomalutku sobie zjedziemy. No, pomalutku sobie będziemy ogólnie mucili. No tutaj jeszcze na raz tego nie wezmę tam. Ale no szkoda, ale no co poradzisz? Cofniemy kampeczek, żeby tutaj poprzecznik zrobić, żeby było miejsce gdzie zawrócić. Może jakbym się postarał. No jakoś to niby wygląda, no nie? W realu bym tego tak nie zebrał. I tylko tyle wam powiem. Że w realu bym tego tak nie zebrał. No tutaj z obu stron jaka zrobiłem, ale tu słomy też widać, że dało trochę. Nawet dużo. Poczekaj, ta sobie tu wrócę. Ojejku, hop. I sobie zjademy w dół. A sprawdzę ile tak plus minus mamy odcineczek. No, 18 minut. Hit, hop. Które wystawimy, zjedziemy troszeczkę tu w dół. No, 1,5 tony na dnie całe. Naprawdę spoko. Idziemy teraz do wszystkich. Hop, hop. Podpalimy ją. Pojedziemy. Pomalutku. Tylko teraz pytanie, gdzie to się występuje? Tu coś jest. O tak, o jakoś nierealistycznie, ale no cóż poradzisz. Czekajcie, zmienimy pojemność tylko. O kurde. O i tak to będzie git. Nie, dużo nie wejdzie, mało też nie. To sobie pojedziemy z drugiej strony, sobie nawrócę, jeszcze przy okazji zrobię miniatureczkę. No skurwysyn. Sorry, że tak to pojechałem.
No ale się zdenerwowałem, bo mi nie chce sypać. Ale dlaczego? O, Bizon odpalił. O, teraz sypia. No i gitara się ma. Ja sobie tylko zdjęcie zrobię. Ładne, fajne, myślę. No i dobra, jeszcze sobie pojedziemy, odsypiemy to. Ile? 1364. To jest malutko. Jedziemy ciapkiem. Teraz przejedziemy od drugiej strony. Czy to tutaj jest nieprzyjmowane? Okej, spoko. A to coś ja ogarnę sobie już poza odcinkiem. No co, więc dziękuję wszystkim ludziska za dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę oraz podajcie na streamy, które dzisiaj będzie najprawdopodobniej. Więc do następnego. Na razie i cześć.